Jesteśmy we Francji, gdzieś w połowie drogi pomiędzy Paryżem a Niceą. W tle mamy piękny zamek, rzeka Sekwana. Wszystko wygląda fantastycznie, tyle że drogi krzywy. Tego euro tutaj nie widać, a przynajmniej ja nie widzę. Nie wiem jak ty. Zgadzam się z tobą w 100%. Tego euro kompletnie tutaj w tym miejscu nie widać. Jedyne po czym można poznać to to, że rozmawiamy o nim. Nie ma flag, nie ma reklam, nie ma transparentów. Jest cisza jak makiem zasiał. Mam nadzieję, że zbliżając się ku Nicei, Marsylii, to wszystko się obudzi i będzie wielkie show. Pamiętamy jak było u nas na Euro, wszyscy mieli te flagi. W tej chwili nawet wyjeżdżając z Polski mieliśmy tego Roberta Lewandowskiego, mi wyskakiwał z lodówki już praktycznie ten Lewandowski, a tutaj nic, cisza. Musiałeś mieć dużą lodówkę, bo z mojej akurat nie wyskakiwał. No ale tak jak mówisz, no rzeczywiście jest cisza i to martwi na razie. No ja mam ogromną nadzieję, że im bliżej stadionów, na którym będą się te mecze odbywać, poczujemy tą atmosferę mistrzostw. Myślę, że Polacy mogą tę imprezę trochę rozkręcić i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o kibiców, tylko też o naszych piłkarzy. Twoim zdaniem kandydat na gwiazdę naszej drużyny, czy wykrujemy kogoś nowego, czy ten lewy, który według kibiców Irlandii Północnej jest najlepszy na świecie, będzie faktycznie prowadzić nas do zwycięstw? Ameryki nie odkryję. No, tak samo liczę na lewego jak cała Polska, że to będzie gwiazda, że to będzie gość, pod którego batutą zdobędziemy te mistrzostwa nawet. Wygramy turniej, tak? Cały. No mam nadzieję, no po to tu przyjechaliśmy. No, balonik jest ogromnie napompowany. Nadzieje są wielkie i ja mam nadzieję tylko, że te mistrzostwa nie będą tak jak zawsze słabsze po eliminacjach. Mhm. Czyli co, czekamy na mecz z Irlandią Północną, twoim zdaniem? 3-0 wygramy, 4, 5, 7? Dla mnie to możemy wygrać nawet i 12 po bramkach Szczęsnego czy Fabiańskiego. No, liczą się 3 punkty, jest to turniej i tak naprawdę rozmiar tego zwycięstwa jest nieważny. Martwi mnie tylko to i niepokoi, jak zaczęli ten turniej, może nie turniej, początek ten meczu Francuzi, gdzie wyszli bardzo stremowani i Rumuni mieli doskonale sytuacje, które mogły pozwolić im wyjść na prowadzenie. Mam nadzieję, że to nie przydarzy się w meczu z Irlandią. Tak, liczymy na to. Czyli co, proszę Państwa, czekamy do meczu z Irlandią. Czy Ty masz jakąś radę dla kibiców, którzy będą ten mecz oglądać? Ja mam jedną radę. Mają przyjść i zrobić takie show jak wczoraj Rumunii na stadionie, gdzie w większości Francuzi dominowali. To, co zrobiła Rumunia, to dla mnie było coś niesamowitego, ponieważ byłem na tym meczu i słyszałem to na własne uszy. Dlatego show. I ma być taka atmosfera, żeby poniosła Polaków do zwycięstwa. A ci, którzy będą oglądać przed telewizorami? Też mają robić show. Niech wezmą trąbki i niech krzyczą i wspierają Polaków. No, tak jak mówię, balonik jest ogromnie napompowany i wszyscy liczą na to, że my dojdziemy do finału przynajmniej. Co najmniej do finału, proszę Państwa, dojdziemy. Nie wiem, czy możemy dojść dalej, ale okej. Wrócimy do tego w kolejnej rozmowie. Proszę Państwa, w tej chwili to tyle. Czekamy, aż Polska pokona Irlandię. 12-0, Krzywy. Trzymam Cię za słowo. Tak, 12-0 po bramkach Fabiańskiego albo Szczęsnego. Yeah. Pa, pa.